Witam ponownie, zagrajmy w Winter Assault. Zobaczmy, na czym ostatnio skończyliśmy. Skończyliśmy na rzezi. No niestety, rzeź. Czy ja mam więcej ogrynów? Nie, jeszcze nie mam więcej ogrynów, a ty giniesz najwidoczniej. Zobaczmy, czy są jakieś pojazdy po ich stronie. Dlaczego wy się nie bijecie? Ja was muszę wzmocnić. A wy... Wy też powinniście się na razie tłuc. Mamy 4 minuty do przybycia posiłków. Ty brzyjesz. Wow. No dobra. Trzeba trochę uzupełnić składy. Wy jesteście drugą piątką, to wy będziecie piątką. Niestety od kaskrenów wolę uzupełnić sobie ogrynów. Niestety. Wy się musicie skupić na Leman Rusie, obyście przeżyli do tego czasu. Ach. No co? Czy ja stracę tych ogrynów? Szybciej, kite! No i dobra. Dobra, radzę sobie. Wam by się przydał komisarz. Gdzie jest komisarz? Jestem pewien, że miałem gdzieś komisarz. Okej. Dobra. Wy wszyscy się cofacie tutaj. Szczególnie ty. Zobaczmy, czy oni mają Leman Rusy teraz. Bo Leman Rusy jakoś później dochodzą z tego, co widzę. No, potrzebuje 100. Dlaczego rekwizycja tak wolno... W porównaniu z Dark Crusade'em bardzo wolno się odnawia. Dobra, Stern mi może zginąć, on się odnowi. Więc jest okej. A jeśli się odnowi, będzie miał bez problemu bombardowanie orbitalne. Właściwie to jest nalot bombowanie, bombardowanie orbitalne, ale spełnia funkcję bombardowania orbitalnego. To jest ciężkie do wypowiedzenia. Bombardowanie orbitalne. Ile kaskryni kosztują miejsca? 3. Miałbym tylko na oddział gwardzistów. Posiłki za 1,5 minuty sobie teraz zapiszę. Żeby nie było, że potem... Och, to sobie się męcz z 5 minutami czekania znowu. Ponieważ 10 rozgniataczy ci wpadło na tyły bazy i w ogóle. A tutaj jest oddział rębaczy, okej. I ultłę ma... Nieważne. Co to już wszystko? Nikt mi nie będzie. No dobra, kaskreni. Kaskrenom będzie brakować trochę granatników, chociaż... Czy dać im karabin za zmowę? Granatniki jednak. Oh, fuck my life. No tak, jeden. Szlak by to! Cofać się na defensywne pozycje, błagam was. No tak, ostatnia fala, rozgniatacz.
Czy ty możesz tutaj rzucić namiot? Zaraz posiłki przybędą. I zobaczycie, co w tych posiłkach będzie. 3, 2, 1. Posiłki. A jaka podnieta? La la la, Beyblade! Beyblade! Okej, okay, Beyblade jest troszeczkę słabszy niż w Darkseidzie chyba. Wy się bijcie z rozgniataczem. W sumie rozgniatacz was bez problemu soluje, ale... Czemu wy się nie ruszacie? Pierwsze co trzeba zrobić, to zniszczyć czołgi. Rozgniataczem sobie poradzę. Beyblade będzie w stanie wszystko wysolować tutaj bez problemu. Dlatego zajmijmy się najpierw rębaczami, rozgniatacza zostawmy na koniec. Dodaj mi wszystko, ginie, nie obchodzi mnie, mam Beyblade'a! Mam Beyblade'a, sialalalala! I teraz jak już jego piechota orku wpadła... No prawie padła, co mi tam. Wy się zajmijcie nimi. Ty zabij jednego ze swoich. No. Jaki ostrzał na rozgniatacze. Bain! Jest taki filmik pod tytułem Bane Blades on Ground. I tam jest takie Bane. Bane. W ogóle jest taki... Dawn of War'owy mim z Beyblade'em. Chyba z Dawn of War'a 2 nie jestem pewien, bo nie grałem. Tak długo, żeby ujrzeć scenkę właśnie z chwalebnym Beyblade. I cannot untell it. I believe in the Emperor. His is the only truth. Anything you have to say falters in comparison to that. Very well. Death's locusts are coming to this world, and they will appear where your primitive Titan has fallen to stop you from claiming it. They are called the Necrons. Ooh, and they Necroni. Will lay waste to all life in this sector. Necrons? I've heard the word before. The last time they were awake, eons ago, they thinned the galaxies of its species and threatened us to the verge of extinction. We possess a weapon this time, however. Our soul stone can destroy them. But we will speak more on this later. The orcs and fallen humans approach. Let us be on our way. I tak oto wielki sojusz między Gwardią a Eldarami. I pura misja zakończona powodzeniem. Cóż, w takim razie to by było na tyle w tym odcinku serii Zagrajmy w Winter Assault. W następnym odcinku kolejna misja, więc do następnego razu, gwardziści.